Nazywam się Batman. Jak większość ludzi związanych z rzeczami wojskowymi, poruszamy się tutaj w sferze takiego troszeczkę sekretu, no i zawsze używamy tych pseudonimów, callsignów, czy jak to chce kto tam nazywać. Czym się zajmuję? No, jak się zaczęła zawierucha na Ukrainie, to na początku zaangażowałem się w pomoc humanitarną ze względu na swoje doświadczenie i wojskowe, i z kraju wysokiego ryzyka, gdzie pracowałem parę lat w ochronie. Wcześniej pracowałem jako prywatny żołnierz, jako kontraktor w Afryce, na Bliskim Wschodzie. No, zająłem się ewakuacjami osób, które były w największej potrzebie. Zdecydowanie to tylko z miejsc, gdzie toczyły się walki, ludzi, którzy faktycznie potracili wszystko. Mówimy tutaj o miejscach takich jak Irpień, Bucza, Gostomel, Niżyn, to w okolicach Kijowa. Jeździłem do Charkowa, do Sołtowki, tam właśnie to jest taka część Charkowa, która najbardziej ucierpiała. Później też brałem osoby, którym udało się wyrwać z Mariupola, ich tam zabierałem gdzieś tam bliżej linii styku albo z Dniepru, no i tym ludziom znajdowałem na zachodzie później miejsce do życia, miejsce do nowego startu. Bardzo wielu z nas wiedziało, że coś będzie, nie wiedzieliśmy do końca co, no ale już takie ruchy ze strony przeciwnej, jak palenie dokumentów, jak wydanie rozkazu o ewakuacji ludzi tam z tych terenów separatystycznych, to już dawało jakieś tam pojęcie, że no jednak coś się tam szykuje i raczej to nie będzie kolejny straszak. Ja zostałem poproszony ze względu na swoje doświadczenie o przyłączenie się jako tłumacz do jednostek amerykańskich, które wtedy w trybie pilnym zostały przerzucane tam do Rzeszowa. To było jeszcze przed wojną, ja na granicy byłem 19 lutego. Zaczęliśmy tam z tymi Amerykanami organizować wszystkie dokumenty, to się przedłużało, nie byli w stanie tam czegoś zorganizować. Minęło 5 dni, zaczęła się wojna, zaczął się potok uchodźców. Nadal tam nie mogliśmy przystąpić do działania, minął jeszcze dzień. Ja powiedziałem, dobra, nie jesteście w stanie tutaj tego ogarnąć, sorry, winę tu, ale no, ja już mam telefony z Kijowa, żeby przyjeżdżać, ewakuować ludzi, bo tam też i znajomi, których poznałem, czy to na robocie w Afryce, czy to wcześniej, jak tam w 2015 pomagałem na Ukrainie. Na Donbasie się nie angażowałem, ja robiłem troszeczkę inne rzeczy, ale aczkolwiek no, kontakty miałem, no i te osoby poprosiły mnie, żebym tam pomógł też na przykład z wywiezieniem ich rodzin. W samych ewakuacji przeprowadziliśmy 10 operacji. Mówię przeprowadziliśmy, gdyż w toku tego działania ten cały ruch został zalegalizowany. Przyłączyło się do mnie też paru moich znajomych i z Polski, i z Belgii, i ze Stanów, i z Australii. Po prostu też byłych żołnierzy, którzy no, też pomagali mi w tym. Zakupiłem za prywatne pieniądze dwa dodatkowe pojazdy jeszcze w marcu. No i tym się zajmowaliśmy na samym początku. No i tak to jakoś działało, że udało się tam w tych 10 wyjazdach 66 osób ewakuować, ustawić gdzieś tam na zachodzie, żeby one miały drugą szansę. No i tak to sobie działało do końca kwietnia, póki się nie skończyły tak naprawdę fundusze, bo to wszystko było fundowane z moich prywatnych pieniędzy, z prywatnych pieniędzy też moich kolegów. Jakieś tam datki, zbiórki i tak dalej dawały jakieś tam też odbicie finansowe, no ale aczkolwiek no, koszty jednej takiej operacji były po prostu ogromne. Po prostu ogromne, bo tam wszystko trzeba było tym ludziom sponsorować, oni dosłownie nie mieli nic. A ja też nie czułem się moralnie zobligowany, żeby od nich prosić jakiekolwiek pieniądze. Oni też byli bardzo zdziwieni, że ktoś ich tutaj próbuje ewakuować za darmo. Bardzo często spotykałem się z czymś takim, że tam podejrzewali w ogóle, że ja chcę ich tam wywieźć tam na roboty, gdzieś tam ukraść ich i tak dalej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy też przestrzegała przed takimi ruchami i tak dalej, a tutaj obcokrajowiec za darmo przyjeżdża, nie chcę, żeby go fotografowali, to już w ogóle ich się tam... Miałem parę takich sytuacji, no ale wszystko się kończyło dobrze i wszyscy byli zadowoleni. Większość roboty w podtrzymaniu tego moralu i tego oporu tak naprawdę robią sami Rosjanie, po prostu tymi potwornościami, których się dopuszczają. Bo naprawdę nic tak nie jednoczy Ukraińców, jak zdjęcia i filmy typu Kremienczuk, typu Mariupol, typu bombardowania miast, typu rakiety po obiektach cywilnych. Rosjanie bombardują stricte obiekty cywilne.
bombardują obiekty cywilne. Każde miasto, które się znajduje na linii styku, zostało zniszczone do gołej ziemi. Każde jedno, przez które przeszedł front, zostało zrównane z ziemią. Każdy jeden budynek. To tutaj taktyka jest bardzo prosta. Walą po prostu artylerią dzień i noc. Po prostu dzień i noc wszystkim, co jest w stanie eksplodować, po prostu walą po całusieńkim mieście, nie zwracając uwagi na to, czy walą po celach cywilnych czy wojskowych. Jeżeli faktycznie tam, no, odnajdą tam cel wojskowy, no to on jeszcze 3-4 razy mocniej po prostu dostaje, a tak po prostu zależy im na wyniszczeniu po prostu tego narodu. Nie? Na wyniszczeniu tego narodu, i co jest takie, powiedzmy, troszeczkę kuriozalne, nie? Bo ci cywile, którzy powiedzmy zostają tam, decydują się na pozostanie w tych miastach, z których mogliby się ewakuować, faktycznie mogliby się ewakuować, a pozostają, no to część z tych cywilów, no na pewno, jak to oni mówią, oczekuje tego rosyjskiego miru, nie? A tu się okazuje, że ten rosyjski mir jest jednak naznaczony gradami, artylerią i fosforem, nie? I jednak ci ludzie też giną i powiedzmy to też takie troszeczkę nie do końca to, na co oni liczyli pewnie. To też jest indywidualna sprawa każdej z tych osób. To są w dużej części starsi ludzie, którzy jeszcze Związek Radziecki pamiętają, i to ci tacy, takie nastawienie takich sowieckich ludzi, to no jest troszeczkę inne od tego, co my tutaj na Zachodzie widzimy, nie? Są oddziały takie bardzo, bardzo narodowościowe, typu jak Azow, typu jak Ajdar. Tam, no powiedzmy, podnoszenie tego morale tam funkcjonuje, oni mają tam swoje pieśni i tak dalej, i tak dalej. No ale też są, w historii też były różne najróżniejsze oddziały, które miały swoje pieśni bojowe. I u nas też były takie pododdziały, które miały, oni mieli swoje pieśni i też jakby zagrzewali się do walki. I te piosenki jakby też pomagają po walce przede wszystkim też się wyluzować, nie? Faktycznie tak, śpiewają, jeżeli jest czas, no to słuchają też muzyki, nie? Bo też się na przykład, to jest taka właśnie część tej wschodniej kultury, tak nazwijmy to, że bardzo szybko, jak tylko się zaczyna jakaś wojna, to bardzo dużo muzyki wojny się zaczyna tworzyć. I to, jak szybko ta muzyka została jakby utworzona właśnie, związana z tym konfliktem, no po prostu tam już dziesiątki po prostu utworów są, dziesiątki, i z każdym tygodniem ich przybywa, nie? To jest takie właśnie typowe. I tam, jak Sowieci byli w Afganistanie, to też cała ta muzyka wojny afgańskiej była w Związku Radzieckim, później muzyka Czeczenii i tak dalej w Rosji, muzyka tego ATO, jak tam w 14 roku się zaczęły, no i teraz mamy kolejną falę muzyki wojennej związanej właśnie z tą napaścią Rosji na Ukrainę. No, w chwili obecnej jestem dowódcą kompanii piechoty. Ostatnie nasze zadania były związane z przygotowaniem kolejnej linii obrony, ale pracowałem również z rozpoznaniem, z aerorozwiedką, na prowadzenie artylerii. Wysoce wyspecjalizowani ludzie, aczkolwiek no to nie są wojskowi. W większości przypadków to nie są wojskowi, to są po prostu ludzie z IT, którzy mają doświadczenie w samych dronach, w poruszaniu się tymi dronami, w elektronice. No i te doświadczenia jakby wprowadzają tutaj do walki, tak? Aczkolwiek chciałbym też rozwiać jakieś takie mity, że tutaj każdy super droniarz cywil od razu będzie super droniarzem na wojnie. Te rozwiązania technologiczne, które stosuje się na linii styku, powodują, że no, praktycznie całe doświadczenie z dronami z cywila praktycznie nie ma znaczenia. Bo formy, w jaki sposób się przechwytuje drony, zagłusza ich sygnały, żebyście mieli świadomość, taki mały oddział rozpoznania dronowego jest w stanie tracić po 2-3-4 drony na tydzień. I tu nie mówimy o jakichś tam Mavicach Mini za 2000 zł, tylko mówimy tutaj o Mavicach trójkach, Eutelach, które tam już po 3-4 tysiące euro. Jeżeli nie mówimy o dronach bojowych, jakichś tam 6-śmigłowych, 8-śmigłowych, które już tam no, dziesiątki tysięcy dolarów kosztują. One są dostarczane, są grupy wolontariuszy, które zajmują się zbiórkami na te drony.
są prywatni ludzie, którzy te drony dostarczają i w jakiś sposób te drony trafiają na front, tak? Na szczęście te drony trafiają na front i można z nich korzystać, a dron po prostu z fajnego przyboru do robienia fajnych zdjęć i nagrań i ewentualnie jakieś tam mapowania terenu stał się po prostu narzędziem wojny, które jest i pasywne i aktywne, bo drony też, wszystkie cywilne drony zostały już użyte jako bojowe. Z drukarek 3D drukuje się dla nich luki bombowe, no po prostu kosmos. Agrodrony, największe drony to jest wielkość rozstaw, no to jest 6-8-głowy, 8-śmigłowy, no to masz powiedzmy maszynę, która ma metr wysokości, rozpięcie tak 1,5 metra. Taki już nawet Mavic 3 jest w stanie przewozić. Mavic 3 bez problemu zabiera granat od granatnika automatycznego WOG 17, przerobiony odpowiednio, żeby można było go zrzucać. Mavicami 3 bez problemu granaty jesteś w stanie przenosić, Eutelami już jesteś w stanie RPG-a przenieść. Ta rakieta przerobiona z drukarki 3D lotki, przejściówka na rurkę PCV-kę, które robi za stabilizator, no i odpowiednio zmieniony detonator, no i hajda. Operacyjnie wszystkie zasięgi na dronach to trzeba powiedzmy przeciąć na pół, jeżeli nie lepiej. Nie? Ze względu na te wszystkie stacje zagłuszenia, stacje przechwytywania. Teoretycznie z baterii masz między 30 a 45 minut pracy. Rzadko kiedy to się daje, jeżeli pracujesz jako droniarz uderzeniowy. Tak? Jeżeli pracujesz jako droniarz uderzeniowy, no to zasięg operacyjny to jest kilometr, półtora. Następstwa przejścia właśnie takich grup na terenach, które zostały odzyskane, no to się nie da opisać po prostu. No na przykład przykład z Gostomelą, tak? Zostałem zaproszony do Gostomelu przez kolegę, który tam mieszkał i akurat jak jechałem, to zatrzymała mnie tam grupka ludzi, bo to tam prosili, żeby im tam trochę wody dać i tak dalej, bo tam oczywiście też nadal prądu i wody nie ma. No ja miałem trochę tam wody, tam im dałem, oni mnie tam zaprosili do swojego domu, mówią, że to było kilka dni po tym, jak oni odstąpili od Gostomelu. Zaprosili mnie do swojego domu, no i mówią, że wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Oni byli pod okupacją przez tydzień. Grupę 5 osób, ci rosyjscy, wschodni rosyjscy żołnierze trzymali w piwnicy. Codziennie rzucali im tylko jedną 1,5-litrową butelkę wody na 5 osób. Kazali im się zamknąć, bo jeżeli będą coś gadać, cokolwiek, to następnego dnia zamiast wody rzucą im granat. No i pokazali mi, jak wygląda ich dom. A żebyście też zrozumieli, czym tak naprawdę jest ta Bucza, ten Gostomel i ten Irpin. Te trzy miasteczka to tak naprawdę były bardzo ekskluzywne dzielnice pod Kijowem. Tam przypadkowi ludzie nie mieszkali. To były takie, powiedzmy, wilanów, powiedzmy, Kijowa. Tam naprawdę było co rabować na przykład, nie? Bo ludzie też naprawdę mieli bardzo ładne te domy. Naprawdę w standardzie europejskim wszystko jak trzeba. Bardzo dużo nowych bloków, nowo budowanych właśnie przez te ostatnie kilka lat. Na przykład pokazali mi swój dom. Okazało się, że kota i dwa psy zjedli. Wchodzisz do łazienki, stoi toaleta, a wszystko dookoła toalety w fekaliach. No bo jak już nie ma dziury w ziemi, jak już jest toaleta, no to już, no sedes, no to już nie wiedzą, jak z tego skorzystać. I to ci powiem tak, człowiek tak się zaczyna zastanawiać i sobie przypomina, że jak prababka ci mówiła, jak szła Armia Radziecka wyzwalać Polskę, to dokładnie takie same rzeczy były, tak? No i na przykład to takie było z jednej strony śmieszne, z drugiej strony po prostu tragiczne. Na ścianie płótno. I widać, że naprawdę płótno, no nie tanie. I płótna nie wzięli. Ale rama dookoła płótna była pomalowana złotą farbą. I cała złota farba została zdrapana jakimś nożem czy bagnetem. Bo myśleli, że to złoto. Ja też jestem psychologiem z wykształcenia i tu jakby można by też się zastanowić właśnie nad jakimś podpisywaniem się pod grupę,
chęcią nieodstawania od grupy, odpowiedzialność zbiorowa i tak dalej. No wiesz, no, naziści podczas wojny też dopuszczali się, okazywało się, że jakiś tam księgowy potrafił się zamienić w strażnika obozu koncentracyjnego i ludzi mordować. I to też są jakby pod względem psychologicznym też to jest bardzo, bardzo ciekawe, jaki był mechanizm tego zezwierzęcenia, tak? Tylko, że tutaj kwestia jest jeszcze, no, tego, tak jak mówiłem, jaki jest poziom edukacji tych ludzi, tak? Jeżeli oni od dziada, pradziada słyszeli, że no, konie gwałcić, palić i rabować, tak? Jak pradziadek Genghis Khan, no to jakie oni mają incentive, tak nazwijmy to, żeby działać inaczej. Jeżeli tam pojawiały się te przechwycenia tych rozmów, na przykład z tymi żonami, nie zapominaj, że ja mam rozmiar futra taki, a taki, jak nie wracaj bez pralki i tak dalej, jak oni tam dzwonią do tych swoich żon, nie? No wiadomo, że w jakimś tam stopniu to może być po prostu propaganda, no ale no, no tak naprawdę nie do końca chce się w to wierzyć, że to jest jednak propaganda, bo jednak takie rzeczy się dzieją. No ja też obserwowałem, faktycznie jak pracowaliśmy z tych dronów, to obserwowałem po prostu grabież, po prostu rzeczy naprawdę abstrakcyjnych. No, jeden gość ukradł z domu manekina do treningu boksu i tam pół godziny próbował go schować do wozu, wóz oznaczony literką Z, no to wiadomo, kto to jest. Takie tam abstrakcyjne rzeczy, nie? Sam fakt, że oni bombardują cele cywilne, tak, gdzie na ulicach giną ludzie, i to ja osobiście widziałem, jak bombardowali miasta, w których my się znajdowaliśmy i faktycznie ginęli ludzie, tak, to już jest zbrodnią wojenną, tak. I jak dla mnie to jest wystarczające, żeby no jakby podnieść ten karabin i jednak bronić tych ludzi. Tak, i myślę, że większość Ukraińców tak naprawdę, no, im nie jest potrzebna ta propaganda, żeby tam wiedzieć, jak tam bardzo jakąś dziewczynę zgwałcili i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście też jakiś tam zabieg psychologiczny z ich strony, żeby to tam uwypuklać. No bo nie zapominajmy, że też no i ta pomoc jest nadal potrzebna, tak? A pomoc no niestety ucichła, tak? Minęły 2 miesiące, potok uchodźców się powiedzmy skończył, wojska rosyjskie odstąpiły od Kijowa i nagle no ja mam takie poczucie, że większość zapomniała, że nadal mamy tutaj pełnoskalowy konflikt zbrojny, gdzie masowo giną ludzie. Rozpoczęły się w ostatnich tygodniach masowe ostrzały rakietowe już miast, nie tylko po celach infrastruktury typu składy paliwa, takie to miało miejsce tam wokół Lwowa, nie tylko po obiektach wojskowych, jak tamten obóz szkoleniowy w Jaworowie, tak? Ale normalnie zaczęli bombardować rakietami kierowanymi obiekty cywilne. To jest po prostu namierzone. O ile szkoły, to też tam, no, szkoła może być zajęta przez wojsko, tak, na przykład, no, ale no, no jeżeli strzelamy rakietami kierowanymi, które teoretycznie są no, formą broni, która dokładnie trafia w ten cel, co powinna, no to dlaczego ona trafia w budynek mieszkalny, tak, albo dlaczego trafia w centrum handlowe, tak, gdzie dobrze wiemy, że w środku dnia będą ludzie, tak. No to są po prostu zbrodnie wojenne i tutaj celem tego wszystkiego jest po prostu terror. Jest steroryzowanie narodu, tylko że no, no nie wiem, oni chyba liczą na to, że tu się jakieś, ze względu na te straty zacznie się w Ukrainie jakiś oddolny ruch, żeby zmienić władzę, żeby tam pójść na ugodę jakąś, żeby zakończyć tą wojnę, a efekt jest dokładnie odwrotny. Blitz, Niemcy zrobili blitz tam od 1941 roku i tak naprawdę efekt jedyny był taki, że po prostu wkurzali coraz większą ilość ludzi, tak, i coraz bardziej jednoczyli tych ludzi wokół sprawy jednak rozprawienia się tam z nazizmem, tak. No i tak samo Rosjanie teraz jednoczą wszystkich Ukraińców wokół tego, że no trzeba Ruskich pobić. To wszystko jest związane z kilkoma rzeczami, tak? Pierwsza rzecz to są dostawy odpowiedniego sprzętu wojskowego, tak? I żeby te dostawy, żeby ten sprzęt faktycznie trafił na front.
bo bardzo dużo tego sprzętu, mimo że jest dostarczane, i to on zostaje na zachodniej Ukrainie. Po prostu ten sprzęt jest przechwytywany przez jednostki wojskowe, które stacjonują na zachodzie. One są tam trzymane ze względu na możliwość agresji jednak ze strony Białorusi, tak? No ale ten sprzęt jest niepotrzebny, powiedzmy, za tydzień, za miesiąc, za dwa, jeżeli już Łukaszenka ruszy. On jest potrzebny dzisiaj i wczoraj na Donbasie, tak? Bo tam naprawdę już no nie starcza, czy tam Javelinu, czy Enlauchów, tak? Cięższy sprzęt do zwalczania transporterów pancerzonych też jest potrzebny, tak? Do zwalczania czołgów też jest potrzebny. Sprzęt do zwalczania śmigłowców bojowych, do zwalczania samolotów, sprzęt do zwalczania dronów. Amid worsening fighting in Ukraine will receive 18 AHS Crab self-propelled howitzers from Poland, one of the countries that steadfastly supported Kyiv throughout the Russian invasion. Poland and Ukraine are reported to have signed the agreement last May 3rd. During a joint press conference with Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki and Minister for State Assets Jacek Sasin announced that the deal would see Crab self-propelled howitzers sent to Ukraine. Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki announced the deal to send Crab self-propelled howitzers to Ukraine during a press conference. Morawiecki said, "Right now, we are signing one of the largest, if not the largest, export defense contract in the last 30 years. This is the sale of weapons to Ukrainians, to Ukraine." The Prime Minister of Poland also confirmed that the European Union would contribute some funds towards the purchase of new weapons, with the rest coming directly from Poland's budget. Poland also announced that Ukraine would purchase additional Crab howitzers after the news broke. Polish radio says Poland will sell Ukraine 60 Crab self-propelled howitzers for $700,000. According to reports, this is Poland's largest export deal in recent years. The Polish military has reportedly begun training some 100 Ukrainian soldiers on how to use the weapons. And with that, in this video, U.S. Military News Channel will discuss how powerful the Crab 155mm howitzer that Poland sent to Ukraine. Watch this video until the end and give your opinion. It is difficult to say when the Russia-Ukraine war will end, so defenders need regular support in various types of military equipment and weapons. Ukraine's military support from Poland is very generous, taking into account the capabilities of its neighbors. This is not surprising, because if Russia took over Ukrainian territory, Poland might become the next target of invasion. Recently, it was reported that a number of AHS Crabs from Poland arrived in Ukraine. In addition to the 18 that Poland gave, the Ukrainian Ministry of Defense wants to buy about 60 more of the powerful self-propelled howitzers, manufactured by Huta Stalova Vola for the Ukrainian Armed Forces. What is Crab 155mm howitzer? AH Crab is a 155mm self-propelled howitzer, designed and manufactured by the defense company Huta Stalova Vola, or HSW, in cooperation with BAE Systems and Obram. The first version of the Crab howitzer used a chassis designed by the Polish company Obram and the PT-91 Twardy MBT engine. As of the most recent version, the Crab is based on the chassis of the South Korean K-9 self-propelled howitzer, fitted with a British AS-90M Braveheart turret, with a 52 caliber gun, and WB Electronics Topaz artillery fire control system. The Crab is ready to fire within 1 minute, and can leave the firing position in less than a minute. In December 2016, the Polish company HSW signed a contract to deliver artillery vehicles to the Polish army for around 1 billion euros
to purchase 96 Crab 155mm self-propelled howitzer armored vehicles. The Polish Armed Forces received the 96 Crab 155mm self-propelled howitzers on December 28, 2021. In May 2022, Poland announced the delivery of 18 AHS Crab howitzers to Ukraine. In June 2022, it was announced that Poland had signed an agreement with Ukraine for the sale of 60 Crab 155mm howitzers. How powerful is the Crab 155mm howitzer? The Crab 155mm howitzer is fitted with the turret of the British AS-90 Braveheart 155mm self-propelled gun. The turret is located at the rear of the vehicle's tracked chassis. Weapon elevation ranges from negative 3.5 degrees to plus 70 degrees, and turret traversal is a full 360 degrees. Elevation and traverse drives are both electric and operate at a rate of 10 degrees per second. Full manual control is available in the event of an electrical system failure. The main armament of the Crab, designed and manufactured by BAE Systems, consists of one 155mm 52 caliber. The Crab cannon can fire all standard 155mm NATO projectiles with a range from 4.7 to 40 kilometers. The Crab cannon, which is an automatic loading system, allows firing at explosive speeds of 3 rounds in less than 10 seconds, or an intense speed of 6 rounds per minute for 3 minutes, and a sustained speed of 2 rounds per minute. The vehicle has the capacity to transport a total of 40 shells and 48 charges. The turret can hold 29 rounds and 11 in the chassis. The left hatch on the roof turret is equipped with a 12.7mm machine gun that can be used against both air and land targets for self-defense. The front of the turret has 4 81mm smoke grenade dischargers on each side. The Crab is fitted with night vision, allowing for easy use in the dark and a direct fire sight, automatic fire suppression system, and a laser rangefinder. The howitzer uses an integrated navigation system and an auxiliary power unit, meaning that all electronic equipment may be used on the vehicle even when the diesel engine is switched off or not functional. The Crab uses the same engine as the K9 Thunder that consists of an MTU MT-881-KA-500 water-cooled diesel developing 1,000 horsepower at 2,700 RPM, coupled to an Allison transmission X1100 5A3 automatic transmission with 4 forward and 2 reverse gears. The Crab can run at a maximum road speed of 67 kilometers per hour with a maximum cruising range of 650 kilometers. The Crab can handle up to 25 degree gradients and 20 degree side slopes. A 0.8 meter high vertical obstacle and a 2.5 meter deep trench are no problem for this vehicle. Without any preparation, it can cross a river at a depth of 1 meter. Też i na przykład też widać sytuacje, w której na przykład na front trafiają jednostki z zachodu, tak? Przerzucają w koniec końców jakąś jednostkę z zachodu. I tutaj się okazuje, że to jest jakaś w ogóle jednostka obrony terytorialna. Ja jak pierwszy raz na nich spojrzałem, to myślałem, że to jakiś spec nas przyjechał, tak? Po prostu wszyscy opierniczeni w sprzęt i niestety okazało się, że no sprzęt sprzętem, a brak umiejętności brakiem umiejętności, nie? A ja się z sobą nie zgodzę, że to jest najlepsze zdjęcie z Ukrainy. Nie, ja uważam, że najlepsze zdjęcia z Ukrainy to są takie przedstawiających ludzi, którzy są w stanie cieszyć się tym, że mają normalne życie, mimo tego, że spadają rakiety. Takie, to jest generalnie takie obrazki, to jest to, dla których każdy z tych żołnierzy, który tam jest na froncie, to są właśnie obrazki, które chcą widzieć ci żołnierze, bo oni wtedy rozumieją, że jest powód, dla którego oni tam siedzą. Ja osobiście nie widziałem sytuacji tam bezczeszczenia zwłok, czy tam łamania konwencji genewskiej i tak dalej, tak? Aczkolwiek nie wykluczam, tylko każdy powinien sobie teraz zadać indywidualne pytanie, co ty byś zrobił w sytuacji, w której
pół godziny wcześniej widziałeś, jak grupy cywilów, konwoje ewakuacyjne zostały ostrzelane z karabinów maszynowych. Widziałeś ciała porozrywanych dzieci na ulicy w Charkowie. Widziałeś kobiety zabite, po prostu zabite, tak? Jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, w której wpadłby ci w ręce gość, który faktycznie no, dopuszczał się takich rzeczy? To jest naprawdę kwestia tego, że pod względem psychologicznym też trzeba rozumieć, że jest miejsce na gniew. To jest kwestia tego, o czym ja im tam bardzo często mówię, tak? Że my dobrze wiemy, jak bardzo niecywilizowani są oni, bo mamy styczność z tym praktycznie codziennie, tak? I mądrością nas, jako cywilizowanych ludzi, jest to, żeby nie stać się dokładnie takimi samymi zwierzętami jak oni. Żeby dawać przykład. Tak. Nawet w takim, nawet w konflikcie. Niestety wojna to jest brudny biznes i niestety ci, co grają fair, już wąchają kwiatki od spodu, tak? Aczkolwiek no, nie ma sensu zniżać się do poziomu po prostu tych zwierząt, bo inaczej się tych ich nie da nazwać. To są po prostu zwierzęta. Ukraińcy za bardzo nie mają wyboru. Oni są, że tak powiem, jeżeli już trafiają do jednostki, no to oni są związani po prostu swoim prawem. Bardzo dużo jest na przykład pod względem tych Ukraińców, to bym chciał ci powiedzieć, jest bardzo dużo chętnych, którzy nie są powołani. Ze względu na to, że potrzeby jakby frontowe i możliwości logistyczne są takie, że no nie ma potrzeby ich fizycznie teraz mobilizować, tak? Ale oni są tam w kolejce, czekają i na przeszkolenie i tak dalej, tak? Aczkolwiek na przykład jest bardzo pod względem obcokrajowców, tak? No ja na przykład w swoim batalionie jestem jedynym obcokrajowcem. Nie jest to Legion, nie jest to obrona terytorialna. Na przykład, jak tylko ja się dowiedziałem, że powstaje ten Legion, wszyscy mówili, dawaj do tego Legionu, do Legionu, do Legionu. Ja byłem od razu przeciwnikiem tego, gdyż wiedziałem, że tam trafią mi i faktycznie ci, którzy znają się na rzeczy, a niestety większość to będzie naprawdę ludzi totalnie z przypadku. I tutaj, jak tylko to zacząłem to mówić, że nie jestem tym zainteresowany, minęły tam praktycznie 2-3 dni i no i było to uderzenie po obozie Legionu w Jaworowie. To było jeszcze w marcu to już było. Grupa bardzo wielu, no nazwijmy to otwarcie, najemników, była na takim obozie zgrupowanie szkoleniowym. No i skończyło się po prostu tym, że bardzo okazało się, że ponad połowa z nich nie miała kompletnie żadnego doświadczenia wojskowego. Nie mówiąc już o jakichkolwiek wyjazdach, bo z tej grupy, co była tam wojskowych, to na wyjazdach była też mała grupa, a faktycznie w walce uczestniczyło tam ponad około 100 osób, tak? No i tutaj schemat, ja ci przedstawię taki schemat, jak to prawdopodobnie mogło być. No jesteś, nie wiem, gościem, który ma długi, masz jakieś tam, jesteś alkoholikiem na przykład, tak? Jesteś obywatelem Kanady, ale tutaj zaczęła się nagonka na Putina, bo napadł na Ukrainę i ty tam w social media bardzo głośno wypowiadasz swoją dysaprobatę i tak dalej, jakbyś to tam pojechał walczyć i w ogóle, nie masz żadnego doświadczenia, ale byś pojechał. No i zgłasza się do ciebie dobry wujek Wołodia na przykład jakiś, nie? Mówi ci, że on jest tutaj ukraińskim patriotą, ale on już jest tam starszy, ale on ma pieniądze, on słyszy, że masz problemy z pieniędzmi, nie? Ja ci tu wszystko ogarnę, pojedź walczyć za mój kraj. Ale weź tutaj ten telefon, weź telefon i rób tam ten, rób tam TikToki, rób tam zdjęcia i tak dalej, nie? To mogło być po prostu no, nieświadomy werbunek po prostu na cele rosyjskie i tyle. Ludzie pojechali, zaczęli robić zdjęcia konkretnych obiektów, a tu mamy koszary, a tu mamy ten, tu mamy stołówkę, a tu jest sztab, nie? No i tak naprawdę biały wywiad tutaj tak naprawdę spracował jak najlepiej, nie? Później już konkretne,
konkretne koordynaty konkretnych budynków i przyleciało 6 rakiet i bardzo dużo ofiar było, nie? No, niestety i tak zadziałało to przygoda ludzi z Legionem na przykład, nie? No to był ten Legion, Międzynarodowy Legion, tak. No ale ci ludzie po prostu oczekiwali tam w tym miejscu przede wszystkim no, sprawdzenia, nie? Bo to też służby, no nie mogą służby żadnego kraju po prostu dawać broni każdemu chętnemu bez sprawdzenia jego, tak? No, po prostu ze względu właśnie na możliwość inwigilacji przez służby, nie? Ludzie tracą kontrolę nad sobą. I tutaj mogą być napady smutku, napady agresji też się zdarzają, nie? Jeżeli konkretne takie przypadki, no to choroba sieroca zaczyna się u ludzi wkraczać, trzęsienie kończyn, ja jak nie palę, to łapy mi się trzęsą do tej pory na przykład, nie? Są ludzie, którzy na przykład mają już takie problemy z głową, że na przykład kumpel mój zaczął się konkretnie już jąkać, nie? No i już tam poważne uszczerbek na zdrowiu ze względu na właśnie te wybuchy ciągłe, to strzelanie i PTSD. Tutaj bardzo dużo będzie problem z PTSD po tym całym konflikcie. No i zobaczymy, jak to będzie. Ale faktycznie tak, tam jest no, te historie, co czy też właśnie o walkach w okopach z I wojny światowej, to się faktycznie pojawia. Jest faktycznie z tym problem. Jeżeli no, jesteś pod bombami dzień i noc przez kilka dni, no to naprawdę no, siada to na psychikę. To ci powiem, że to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Są tacy, co się załamują już przy pierwszym wystrzale, wpadają, mają jakieś ataki paniki. Są tacy, co się bardzo długo trzymają, bardzo dobrze, a później nic tego, nizowego, coś w nich pęka i się załamują. A są tacy, co w ogóle nie rusza ich nic, tak? Tacy są najgorsi, bo się czują nieśmiertelni. To, co często wprowadza ich i innych, którzy razem z nimi są w jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Nadmierne ryzyko i tak dalej. Tam to wygląda troszeczkę inaczej. Tam tak naprawdę każdy w jakimś czasie przywyka do tego wszystkiego, tak? Zwracasz uwagę na... Wiesz, na co zwracać uwagę, tak? Wiesz, w jaki sposób funkcjonować. No i to staje się po prostu codziennością, tak? Bo jeżeli byś naprawdę codziennie miał siedzieć i się zastanawiać, czy zaraz ci coś nie przyleci, no to naprawdę byś się załamał. Nie byłbyś w stanie funkcjonować, nie byłbyś w stanie swojej roboty wykonywać, nie byłbyś w stanie dbać o... Jeżeli jesteś jakimś tam dowódcą, nie byłbyś w stanie dbać o tych swoich ludzi, I bardzo szybko by się to dla ciebie skończyło, tak? Czy pod względem po prostu by się albo załamał psychicznie, albo byś po prostu zrobił jakąś głupotę, która by cię kosztowała życie. O wiele szybciej to się wydarzyło, niż mi się wydawało, że to się wydarzy. Przejście do codzienności z tym. Nie wiem, może to jest związane z tą poprzednią robotą, nie? No ale to, czym się zajmowałem wcześniej, ma się kompletnie nijak do tego, czym się zajmuję teraz. Te wszystkie nawet... Jak gadam na przykład z chłopakami, którzy tam Irak i Afganistan jeździli na misję, to jest nic. Tutaj tak naprawdę to trzeba wziąć pod uwagę, że to ty jesteś tym talibabą w okopie czy tam w jamie jakiejś i to przeciwnik ma przewagę artylerii, ma czołgi, ma lotnictwo i śmigłowce bojowe. Tak? To ty tutaj jesteś tym chłopkiem roztropkiem, który po prostu próbuje jakoś z tym walczyć. Oni mają o wiele więcej dronów rozpoznawczych, wojskowych, ale też używają dronów komercyjnych, nie? Też używają tam Mavików, Teli i takich rzeczy. Aczkolwiek uderzeniowe drony u nich to są zazwyczaj jednak już wojskowe rzeczy, nie? Typu Orlan i inne takie rzeczy. Wszystko zależy co, tak? No jeżeli masz na przykład rakietę balistyczną .U, no to ona jest naddźwiękowa, tego nie słyszysz. Po prostu jest tak wielka eksplozja, dziura, w którą zmieścisz mikroautobus. No i tyle, jeżeli nie jesteś w ukryciu, no to jest po tobie. Nie. A są po prostu większość tego, co przylatuje, no to jest czas, żeby powiedzmy się ukryć, jeżeli nie jesteś w ukryciu. Nie. Jest ten świst,
Na przykład jeżeli lecą kasety, no to kaseta też najpierw detonuje w powietrzu, tak, to też słychać. No i masz jakieś tam 4-5 sekund, powiedzmy, żeby jeszcze tam przynajmniej położyć się na ziemi, tak, jeżeli jesteś w otwartym terenie, tak, to chociażby położyć się na ziemi, to już daje ci tam znaczną szansę, że jednak ci jakieś tam odłamki nie trafią. Nie? Charakterystyka po prostu eksplozji większości tych rzeczy jest taka, że te odłamki, jeżeli leżysz po prostu na podłodze, to jest duża szansa, że przeżyjesz po prostu. No ale tutaj wchodzą jeszcze elementy takie jak po prostu fala uderzeniowa, ciśnienie hydrostatyczne, które ona wytwarza w ciele, no i możesz nie być trafiony odłamkiem, no ale wsio równo może być w środku ciebie kisiel po prostu, nie? Robi się ciepło, tak ci powiem. Tutaj trzeba rozgraniczyć snajperów i strzelców wyborowych, nie? Bo strzelcy wyborowi to są tam na poziomie każdego plutonu na pewno masz paru strzelców wyborowych, tak? A taki snajperzy z prawdziwego zdarzenia, gdzie tam faktycznie są w stanie trafiać na ponad kilometr, no to w każdej armii to jest po prostu towar bardzo deficytowy, tak to nazwijmy, nie? To są ludzie z bardzo konkretnym przeszkoleniem, wieloletnią praktyką, nie tylko dobrze strzelcy, ale tam też jest kwestia obserwacji, kwestia kamuflowania się, podejścia, odejścia. No to jest zupełnie inny rodzaj żołnierza. I w tych walkach, jakie obecnie są w tym rejonie, gdzie ja się znajdowałem, byli strzelcy wyborowi, tak? Strzelc wyborowy to jest po prostu żołnierz, który ma sprzęt typu karabin wyborowy SWD, który po prostu zwiększa, ze względu na to, że ma karabin z dłuższą lufą, z mocniejszym nabojem i z optyką, jest w stanie wydłużyć efektywny zasięg rażenia grupy piechoty tam do 600, 700, 800 metrów, nie? W zależności od tego, jaki sprzęt ma, tak? Gdzie tak normalnie piechota z tymi podstawowymi tam kałaszami, nie kałaszami, to prowadzi walkę no, na dystansie do 300, maksymalnie 500 metrów, tak? A taki strzelec wyborowy no, jest w stanie wtedy jakby wydłużyć efektywność działania takiego oddziału na no, tam te dodatkowe kilkaset metrów, nie? Aczkolwiek no, on nie jest, to nie jest taki gość, który ma sprzęt i know-how, żeby no, na kilometr z każdego strzału strzelić komuś w głowę, nie? No. Takie są doniesienia tych, którzy tam wypuścili z tych ubrańców. Były tam już jedna wymiana, z tego co pamiętam, jedna wymiana była jeńców, taka, gdzie tam faktycznie odpuścili parę osób, co tam bronili Azowstalu do końca. No i tam przekazali. No to też, wiesz, to trzeba patrzeć na to, ile z tego jest faktycznie propagandą i ile faktycznie tego tam, no, ile tego faktycznie się dzieje, nie? No na pewno nie ma opcji, żeby wszystkich tych z Azowstalu odpuścili. Po prostu no, fizyczne zniszczenie wszystkich spółk Azow jest dla Rosjan punktem honoru i te straty, które oni ponieśli szturmując Mariupol, no, są niewyobrażalne po prostu. I teraz dla nich odpuścić ludzi z takim doświadczeniem, którzy dali im takie konkretne pęgi, to jest dla nich strzelić sobie w stopę. No ale jak już mamy tam, pamiętamy tam sytuację z Wyspą Węży, że tu nagle niby wszyscy zginęli, a tu nagle parę tygodni później okazuje się, że gościu, który wypowiedział te słowa, już jest z powrotem w Ukrainie i już medal dostaje tam za to, że tam powiedział Moskwie, gdzie ma sobie pójść. No ja osobiście spotykałem kobiety, które były zgwałcone. To faktycznie potwierdzam, nie? To nawet, wiesz co, to nawet nie potrzeba masowych grobów, bo to ludzie naprawdę po strzałach artyleryjskich czy rakietowych, ja pierwszy raz byłem w Charkowie 6 marca, to tam jeszcze leżał śnieg. I tak naprawdę, jeżeli nie wiedziałeś, na co patrzysz, to mogłeś nie zrozumieć to, że patrzysz po prostu na porozrywane ciała ludzi, dzieci, kobiet, starców. Pod śniegiem po prostu zdemolowany blok i leżą ciała ludzi, którzy mieszkali w tym bloku, których wyrzuciło po prostu z mieszkań. Już lekki śnieżek i przeproszył. No wiesz, być dowódcą, a być dobrym dowódcą to są dwie bardzo różne rzeczy, nie?
I ja myślę, że mnie poprosili, żebym ja tam się zajął tą robotą, ze względu na to, że ja im pokazuję taki zupełnie inny styl dowodzenia niż ten, który tam u nich funkcjonował, ten stary radziecki system, gdzie tam dowódca jest Panem Bogiem i wszyscy są jego własnością i w ogóle nikomu nic nie będę mówić, bo ja jestem najzajebistszy i tak dalej. Nie? Ja prezentuję zupełnie inne podejście do dowodzenia, dbam o to, żeby wszyscy moi żołnierze wiedzieli co i jak, czego ja od nich oczekuję, kiedy ja oczekuję tych rezultatów, z szacunkiem się odnoszę do wszystkich, nie? Nawet jeżeli tam ktoś odwala jakąś manianę, no to też są sposoby, żeby to po prostu rozwiązać inaczej niż dość komuś po prostu po mordzie, nie? To po prostu też trzeba ustalić, dlaczego tak właśnie się wydarzyło, a nie ekscytować się jakoś, to po prostu postarać się zidentyfikować po prostu podstawy tego problemu. Dowodzeniem się zajmowałem i w Afryce, i kawa, energetyki, fajki i adrenalina. Ja ci powiem tak, nawet alkoholu się tam się nie stosuje z prostego powodu. Tam już nic nie ma. Tam już naprawdę nic nie ma, a wszystkie paczki, które trafiają na front, żandarmeria po prostu sprawdza i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś tam nawet wódkę przemyci. Masz tam przydział jakiejś tam morfiny na przykład, tak? No ale to, no ile tej morfiny dostajesz, nie? Raz sobie strzała zrobisz, kurde, poczujesz się lepiej, no i co? I co zrobisz, kurde, następnego dnia, następnego dnia, następnego dnia? Energetyki, fajki, no i adrenalina to sama z siebie, po prostu masz ją w sobie i tyle, nie? 72 godziny. No cały czas na adrenalinie raczej. Ostrzał. Bombardowali. No, bombardowanie to mówimy tutaj, artyleria, samoloty, no wszystko po prostu. Nie, trzeba było spierdalać, bo już nie było co bronić. No, na Donbasie. Już nie będzie, będzie, powiedzmy, im też ułatwi później tę robotę, nie? No, nie zapominałem, no, że sprzętu oni naprawdę mają bardzo dużo. Na przykład były takie tematy, że na przykład skończyła im się artyleria 122 mm, artyleryjska, że tam zaczęli ją ściągać z Białorusi czy tam z Kazachstanu, no ale wiesz, z naszej perspektywy to się za dużo nie zmieniło, bo się ze 122 przesiedli na 152, nie? I my tak naprawdę, jeżeli my z dronów nie pracujemy, to my techniki bardzo rzadko widzimy, technikę przeciwnika. Oni raczej nie działają w ten sposób, że wiesz, że wchodzą już do miast tam nieobstawionymi kolumnami pancernymi. To, że my jakąś tam kolumnę gdzieś tam z 5 kilometrów w jakiejś wiosce wyczaimy, że ona idzie właśnie tam w stronę naszą i my ich nakryjemy artylerią, nie? To jest jedna rzecz, ale już w same miasta, w takie sytuacje, gdzie naprawdę mieliby przekichane przy bezpośrednim starciu z piechotą, z lekką piechotą, to oni raczej nie wchodzą. To jest w miastach, to całe te wszystkie podręczniki walki w mieście i tak dalej, to już po prostu jest przerysowane. To po prostu realia są takie, że jeżeli na przykład wykryją, że w jakimś budynku mamy jakiś tam punkt oporu, jakąś tam linia obrony przechodzi przez jakiś budynek, no to wyjeżdża ci powiedzmy czołg na takiej odległości, że nie jesteś w stanie go niczym sięgnąć, nawet javelinem czy tam enlawem nie jesteś w stanie go sięgnąć, no i on rozbiera ci ten budynek piętro po piętrze, nie? Ładuje w niego odłamkowo burzącymi tak długo, aż się dane piętro nie zawali i przechodzi do rozwalania kolejnego piętra i kolejnego piętra i kolejnego piętra, póki z budynku zostaje tylko kupa gruzów i ludzie, którzy siedzą ewentualnie jeszcze w piwnicy i jeszcze tam no nie są zasypani, że mogą wyjść, nie? No wiesz, drony też się kończą, a co mam ci powiedzieć? Pozmieniałem im takie myślenie, bo takie coś się pojawiało faktycznie, że tutaj byli tam powiedzmy i weterani tam z tego tam ATO i tak dalej i oni tam siebie w ogóle uważali, że oni to już wszystkie mózgi pozżerali i tak dalej. Ja po prostu przyszedłem i ja im pokazałem, że oni też mają w większości przypadków poziom po prostu zero. Nie? Ja ich pokazałem im, że naprawdę trzeba przede wszystkim dbać o rozwój i nauczenie tego, który jest najsłabszy, bo cała ich grupa jest tylko na tyle silna, co ich najsłabsze ogniwo. Nie?
jeżeli jeden nie będzie trzymał na przykład gęby na kłódkę, bo nie wie, w jaki sposób komunikować się gestami, no to wszyscy dostaną po prostu łupnia i tyle. No i to wstawiłem ich po prostu fizycznie, wstawiłem ich w takiej sytuacji, że ci, co mają już jakieś doświadczenie, umiejętności, to jest w ich najlepszym interesie, żeby dzielić się tym doświadczeniem z resztą, która tam praktycznie przychodzi dopiero. Bardzo duże problemy z koordynacją w ogóle działań są w armii ukraińskiej. Nikt z nikim nie gada, każdy swoje cztery litery, każdy boi się, że tam jak coś powie, to zaraz go tam opierdzielą, nie, i tak dalej. No, autentycznie abstrakcyjna sytuacja, że gdzie podjeżdżam na inspekcję jakiejś tam pozycji, patrzę, no tutaj jakieś nasze okopy, dobra, okej, jest okej, tutaj jeszcze trzeba zrobić to i to. Patrzę, a tam 100 metrów z lewej strony jakiś tam jeszcze inny okop i no i po mundurach widzę, że to nie są nasi, nie? No bo to mają tam inny rodzaj mundurów, no to na pewno nie są nasi. I się pytam tego tam dowódcy tej kompanii, co tam była na tej pozycji, a tam to kto to jest, nie? On mówi, no chyba pogranicznicy. Ja mówię, w jakim sensie chyba? Co to, nie masz z nimi kontaktu? O, wiesz, Batman, to nie jest takie proste, nie? To mi się po prostu przypomina po prostu polski beton, nie? Beton, który u nas w armii po prostu pokutuje po dziś dzień. Po dziś dzień wiem, że ten beton jest i no po prostu podejście, że wiesz, że nie wyściubiam nosa, bo zaraz mnie tutaj jakiś cwaniaczek, co siedzi 30 lat na stołku, pomyśli, że ja chcę go z tego stołka zbić, nie? Że ja chcę sobie tutaj coś zrobić. Zero jakiejś, wiesz, decyzyjności, korzystania z tego, że są ludzie, powiedzmy, niżsi szarżą, ale bogatsi doświadczeniem, nie? Blokowanie inicjatyw oddolnych, które naprawdę mogą mieć bardzo duży wpływ na poprawienie efektywności całego pododdziału, to się u nas dzieje w bardzo małej ilości jednostek. To jest kwestia po prostu tego, że to są bardzo duże ilości przypadków, są to ludzie, którzy nie widzą innego pomysłu na siebie, tak? Na życie dla siebie i wolą po prostu przeciągnąć na stołku do emerytury, ile się da i później no, nie robią nic, nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za jakieś tam projekty, blokują wszystko, żeby tylko ich nikt z tego wygodnego stołka nie strącił, nie? No i później z tego już wychodzi cały nepotyzm, nie? Wysyłanie na kursy tylko tam pociotków, wujków i tak dalej, a nie żołnierzy, którzy zasługują i powinni iść na takie, wykazują jakieś tam cechy i tak dalej, nie? No ale to już wiesz, to nie, po polskiej armii nie będziemy mówić, bo to jest, wiesz, też. No bo tam już wiesz, tam masz no, 7 różnych służb tak naprawdę, które są uzbrojone na u nich w armii. Masz siły zbrojne, nie? Saperzy, którzy są osobną rodzajem, siły specjalne, gwardię narodową, masz obronę terytorialną, masz legion i masz policję, która też jest uzbrojona, nie? Aż 7 różnych jakby takich formacji, które no bardzo słabo ze sobą komunikują się, no i przez to też tam jest bardzo dużo incydentów, na przykład ostrzelania swoich przez swoich, nie? Ja już nawet nie liczę, ile razy moi do nas strzelali. To jest po prostu bez sensu o tym w ogóle gadać, nie? I na przykład, wiesz, no niby ja naprawdę staram się znajdywać te kontakty w rejonie tych działań, gdzie tam będziemy pracować i tak dalej, gdzie wyjeżdżamy gdzieś tam na robotę, próbuję tam zakomunikować wszystkim, że będziemy wtedy będziemy tu i tu, będziemy robić to i to, nie? No i co z tego? Przyjeżdżamy na miejsce roboty, wysiadamy z wozu i od razu, kurde, wiesz, ktoś zaczyna do nas strzelać, nie? I no to wiesz, szybka ewakuacja, odjeżdżamy, wracam na sztab, mówię, że no strzelali nas, nie? Nie odpracowaliśmy, bo strzelali nas. A skąd strzelali? No tutaj z tego lasku, tam jest taki występ, nie? No ale przecież tam są nasi, nie? Więc jakby no nie... Nie, nieprzyjemne takie sytuacje jak na przykład to, że mi pojechaliśmy na jedną robotę, na jedną pozycję i tam prowadziła jedna droga przez pole, no i w trakcie jak my tam pracowaliśmy, saperzy zaminowali w piździec tą całą drogę minami przeciwczołgowymi, no i też mieliśmy powrót z buta, nie? No, staram się im pokazywać, że no, nikt im gardła nie poderznie, jeżeli będą ze sobą gadać.
i pokazuje tym wszystkim faktycznie, którzy podejmują jakiekolwiek decyzje, że faktycznie ma sens przekazywanie w dół swoim podwładnym jak najwięcej ilości informacji, bo tylko im więcej żołnierz ma informacji o tym, gdzie jedzie, co robić będzie, jakie są były ruchy przeciwnika na danym terenie zaobserwowane za ostatnie 24-48, jakie są tam nasze jednostki w danym rejonie, tak, jakie są z nimi możliwości kontaktu, im więcej żołnierz ma informacji, on będzie lepiej wykonywać swoje zadanie, a nie będzie w sytuacji takiej, że przychodzi tam dowódca, mówi się właśnie, hej chłopaki, macie godzinę, jedziemy, nie? Gdzie jedziemy, po co, co wziąć, czego się spodziewać, spokojnie, ja wszystko wiem, no, ja powiedziałem tym chłopakom, a zacznijcie zadawać tym takim właśnie cwaniakom, zacznijcie zadawać im wtedy pytanie, dobra, a jeżeli będziemy jechać tam, w tym kierunku, co ty wszystko wiesz, tak, to powiedz nam po prostu, co my mamy zrobić, jeżeli w trakcie dojazdu tam ciebie wcięło, co my mamy wtedy zrobić. I jest wielkie, i cały system, cały domek z kart, po prostu cwaniakowania, trzymania całej informacji dla siebie, bo ja jestem najbardziej zarąbisty, po prostu Lego, no nie ma tego. Oni to, oni do nich powoli dociera, nie? Oni, do nich powoli dociera, że no oni też są nie są nieśmiertelni, nie? Bo już były też takie sytuacje, gdzie normalnie żołnierze po prostu grozili swoim dowódcom śmiercią, nie? Ze względu na ich debilne decyzje, które oni po prostu podejmowali. Później próby, jawne próby zrzucenia odpowiedzialności za tą debilną decyzję na zwykłego żołnierza na przykład, nie? No i zdarzały się takie sytuacje, że tam normalnie było w twarz oficerowi powiedziane, że jeżeli tego nie odszczekasz tam oficjalnie w papierach, no to do rana nie dożyjesz po prostu, nie? No i było, jak to się mówi, wielkie zdziwko, nie? No złamał się, nie? Ten konkretny się złamał, nie? I tam wziął na siebie, nie? No u nas ten sowiecki system się łamał bardzo długo, a w dużej ilości przypadków nadal nie został połamany, to o czym mówiłem właśnie. I niestety no zaletą systemu takiego, że no, informujesz swoich żołnierzy, traktujesz ich jako swoją rodzinę, traktujesz ich jako nie swoich podwładnych, a jako swoich partnerów w wykonaniu jakiegoś zadania. Jasne, szacunek do dowódcy, no bo dowódca ma ostateczną odpowiedzialność za tych wszystkich swoich żołnierzy i tak dalej, tak? No ale to jest, wiesz, no dowódca powinien być dobrym menedżerem i potrafić delegować odpowiedzialność, nie? Delegować, a nie spychać odpowiedzialność po prostu za jakieś złe decyzje. Zawsze powinien być otwarty na sugestie ludzi, którzy mogą wiedzieć po prostu więcej od niego. Wykluczony jest wariant taki, że powracamy do takiego status quo, jak było po 14 roku. Nie będzie już takiego. Nie ma możliwości. Politycznie żadna ze stron sobie do tego nie może pozwolić. Nie może sobie pozwolić. Rząd ukraiński nie może się zgodzić na kolejne koncesje terytorialne. No bo po prostu ten rząd upadnie. Po prostu ludzie są tak negatywnie nastawieni po prostu do Rosjan, że jeżeli jakikolwiek rząd ukraiński teraz by poszedł na jakiekolwiek rozmowy i jakieś rozmowy o jakichś koncesjach terytorialnych, to po prostu tego rządu nie ma. Kolejny Majdan się robi od razu i bardziej radykalni, bardziej nastawieni na wojnę dochodzą do władzy i kontynuujemy dalej tą, tak. No nie zapominaj, że no na Ukrainie w chwili obecnej jest około miliona osób pod bronią, nie? No to też jest grupa, z którą też trzeba się liczyć, nie? A oni wszyscy są nastawieni, kurde, po prostu bić Moskali i tyle. A ze strony rosyjskiej, no też, no oni też się nie zatrzymają, tak? Jeżeli oni się nawet zatrzymają, powiedzą, my dalej nie idziemy, to Ukraińcy będą ich atakować po prostu. No tutaj możliwości, plan minimum dla Ukraińców to jest powrót do granic z 91 roku. To jest dla nich plan minimum, nie? Czy poszliby dalej? Postrzelanie celów, a faktycznie wkroczenie na terytorium obcego państwa to są dwie różne rzeczy. By jednak pokazało, że oni no nie tyle
bronią swojego terytorium, co jednak też no, jest wojna totalna już wtedy, nie? Wtedy wszystkie chwyty są dozwolone. Też nie zapominaj, że no, Rosja też ma guzik, nie? Oczywiście też, no, to też nie jest tak, że sobie po prostu jakiś tam gość po prostu go nadusi. Tam też są protokoły, z które muszą zostać wypełnione, żeby ten guzik oficjalnie można było nadusić, nie? No, ale już, wiesz, wkroczenie na terytorium rosyjskie już, powiedzmy, jeden z tych warunków jakby spełnia, nie? Które tam dalej są potrzebne jeszcze, żeby móc to nadusić, nie? Broń chemiczna jako taka nie została wykorzystana, o ile ja widziałem, nie było wykorzystanej broni chemicznej, aczkolwiek była przez nich wykorzystana uderzenia na składy chemiczne w Rubieżnym i w Sewerodoniecku. Generalnie na Donbasie jest bardzo dużo przetwórstwa chemicznego i są normalnie tam cysterny wszędzie z jakimiś tam azotami, azotanami i takimi rzeczami i tak dalej, i tak dalej. I oni specyficznie zaczęli bić po tym, jeżeli były w okolicach nasze pozycje, nie? No i wtedy właśnie tam zbombardowali jakąś tam fabrykę chemiczną, tak? Wzbiła się ze względu na to chmura, no i ta chmura poszła nam po pozycjach i faktycznie trzeba było tam korzystać z masek przeciwgazowych i tak dalej, nie? Spadają świecące girlandy z białym dymem i wypalają wszystko. Mały kawałeczek danej substancji po prostu płonie. On bardzo jasne światło daje, wydaje dużo dymu związanego z tego, że właśnie tam tlenki się tej substancji tworzą, tak? No i on się pali zazwyczaj z bardzo wysoką temperaturą. No i w taki sposób też działa fosfor, nie? Wszystko się pojarało, pas ziemi 2 na kilometr został praktycznie wypalony i pola były tam jeszcze i naprawdę, no nie polecam, nie? Dym, krzeszący dym. No dym podobny jak ten, jak z granatów dymnych, nie? Więc nie jest jakiś tam... I tam chodzi generalnie, w tej broni chodzi o to, żeby po prostu wypalić dany teren, nie? Tam już na przykład bardzo często to stosują na przykład na polach uprawnych, nie? Bo tam już pszenica zaczyna normalnie rosnąć i tam wypalają całe pola tym też. A pola to nie są, na Ukrainie pola to nie są takie jak u nas, nie? Tutaj pole potrafi być takie, że no ja, po horyzont masz pole. Naprawdę tam się bezpośrednich starć to tam nie ma też tak dużo. Jeżeli chcesz na przykład, no mogę ci powiedzieć na przykładzie mojej kompanii, że na wszystkich żołnierzy, którzy zostali ranni i zabici, tylko jeden u mnie dostał postrzał. Tylko jeden. A wszyscy inni to są no, ostrzały artyleryjskie, kasety, grady, toczka U. Oni równają całe miasta z ziemią i zajmują nasze pozycje w momencie, w którym no, my je opuszczamy tak naprawdę, bo już nie ma co bronić tak naprawdę. Oni wchodzą w bezpośredni kontakt, na przykład jeżeli tam forsować chcieli ten Doniec Sywierski, przechodzić przez rzekę, to wtedy tam no, bezpośrednio dostawali tam łuknia, jeżeli tam faktycznie wprowadzali tam piechotę i czołgi gdzieś tam do miasta, ale to wtedy to po prostu oni takie straty mieli, że no, to i tak było bez sensu. I tak mieli tam, mówi się, że żeby zdobywać miasto, trzeba mieć przewagę 10 do 1. Oni mieli tą przewagę, oni mieli nawet większą tą przewagę i nie byli w stanie tych miast wziąć. Aczkolwiek jeżeli faktycznie oni tego miasta nie niszczą, a później oni zrozumieli, że po prostu no, trzeba zniszczyć całusieńkie miasto i wtedy po prostu obrońcy po prostu uciekają, po prostu się wycofają, bo nie ma co bronić. Tak. No, Rubieżna i Sewerodoniec wcale nie wyglądają lepiej niż Mariupol. Każda jedna wioska, która jest na styku, każda jedna wioska, każde jedno miasto, przez które przetoczył się front, jego już nie ma. Do gołej ziemi to zostało wszystko zrównane. W Gostomelu, w Irpieniu i w Buczy 90% budynków przynajmniej nie ma jednego piętra. A w Kijowie wszystko ok. Te miasta to albo zostawić te ruiny i wybudować nowe miasto obok, albo zetrzeć te ruiny, rozminować teren i wybudować od zera nowe miasto. Tam wiesz, my się tak
Tutaj nam jest takie bliskie właśnie obraz tam Warszawa 44 po powstaniu i odbudowanie. No to ja ci powiem, że tam no jak Warszawa, no co drugie miasto, które, przez które przetoczył się front. Więc po prostu no, no tam nie ma budynku, który by nie dostał. No i to nie jest to, że my we wszystkich budynkach siedzimy i one w myśl prawa międzynarodowego stają się obiektami wojskowymi, po których można strzelać. Niszczą artylerią całe kwartały, wszystkie domy. Jeżeli wchodzą do jakiegoś domu, to i tak tam wszystko niszczą i grabią. No oni są nastawieni już na to, że tam po wygranej to będzie wielki, wielki projekt, żeby to wszystko poodbudowywać, nie? No oni bardzo geopolitycznie zmieniają swój kraj. Bardzo mocno przykręcili sprawę korupcji. Bardzo mocno przykręcili tą sprawę z tą korupcją. Dwa pierwsze miesiące praktycznie jej nie było, bo tam nazwijmy to tak, bardzo wielu, co tam mocno brało, zostało rozpisanych na grupy dywersyjno-rozpoznawcze. I ich już nie ma. Większość tych, co tam naprawdę robili dużo, duże problemy, po prostu albo uciekła za granicę i ich już nikt nie wpuści z powrotem. Nie? No i wiesz, no ten sojusz z Polską, który też tutaj się wszem i wobec już tam jakby klaryfikuje. No zobaczymy, projekt Mierzmoria, nie, tego Międzymorza, to jest tam też, coraz częściej się o tym mówi, żeby tam jeszcze kraje przybałtyckie do tego podciągnąć, mający na celu właśnie po zrobienie takiego parasojuszu państw, powiedzmy, tych słowiańskich, czyli Międzymorze, czyli od Bałtyku po Morze Czarne. Takie małe, bardziej małą Unię Europejską, państw środkowej Europy niż NATO, ale też pod względem militarnym, nie? Żeby tam stanowić jakąś tam ekonomicznie przeciwwagę przeciwko zachodnim państwom Unii Europejskiej, a militarnie jakoś tam rodzić Rosję i też w oparciu o sojusz z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Może taki apel do tych wszystkich osób, które faktycznie nadal chcą pomagać i tak dalej. Z jednej strony bardzo ślicznie dziękuję w imieniu swoim i tych wszystkich chłopaków, którzy tam walczymy i tych wszystkich Ukraińców, do których ta pomoc trafia. Bo naprawdę gdyby nie ta pomoc, to naprawdę byłoby tam bardzo ciężko. Nie? Tylko taka jedna uwaga. Jeżeli chcecie już faktycznie coś konkretnego kupować, sprawdźcie, czy faktycznie ten sprzęt, który kupujecie, on naprawdę spełnia wymogi do konkretnego rodzaju zadań, tak? Gdyż bardzo dużo sprzętu, który trafia, on jest, no nazwijmy to wprost, to po prostu są zabawki, a nie sprzęt, tak? To są do jakichś tam gier typu paintball, jakieś tam rzeczy. Tutaj jest ustawa o obrocie materiałami niebezpiecznymi, nie materiałami niebezpiecznymi, działalnością koncesjonową. To działalność koncesjonowaną chodzi, nie? Wyrobami na cele wojskowe i policyjne, nie? I można to kupić, ale tu na przykład też chodzi o na przykład optykę, tak? Jeżeli kupujemy optykę do jakiejś tam gry typu paintball czy airsoft, tak? To mimo że ta optyka jest fajna, bo jest tania, za jakieś tam 200 zł, no to niestety mimo że się na ten prawdziwy karabin dają zaczepić, zamontować, tak? No to ta optyka fizycznie nie jest w stanie wytrzymać strzelania z takiego karabinu. Daje takiemu żołnierzowi fałszywe poczucie, że ma dobry sprzęt, a później się okazuje, że on nie jest w stanie nic z tym trafić, bo przy każdym strzale ta kropka w tym kolimatorze przeskakuje, bo te bębny nie są w stanie utrzymać tej kropki w jednym miejscu, ze względu na to, jaki odrzut ma prawdziwa broń, tak? Więc mój apel taki, żeby jednak, jeżeli już zbieracie te pieniążki, to żeby kupić tego sprzętu mniej, nie? Ale żeby kupić faktycznie sprzęt, który się naprawdę nadaje do tego typu roboty. Jest dużo skamu, to też pewnie jest, z tym też pewnie jest związane to, że coraz mniej ludzi się w ogóle interesuje tym, żeby finansowo wspomagać te różne inicjatywy, nie?
I tutaj na przykład no, jest kwestia taka, że no, bardzo trzeba uważać na to, komu się pieniądze wysyła, że już fizycznie pieniądze wysyłamy, to żeby to była faktycznie tam no, jakaś legalnie zarejestrowana organizacja, żeby to firmowała, a nie tam jakiś Iksiński po prostu zbiera sobie pieniążki, nie? Ja na przykład zbierałem na ten projekt ewakuacji, tam normalnie były, jeżeli to się robiło przez zrzutkę, no to tam trzeba było wszystkie te kroki weryfikacji przejść i tak dalej, nie? Ja tam no, poza swoją osobowością, nie, swoimi danymi nie mam nic do ukrycia, można powiedzieć. A to też robię tylko ze względu na to, żeby mojej rodzinie tutaj nikt nie starał się po prostu robić krzywdy. No, najlepiej sprawdzać po prostu, komu się to wysyła. Jeżeli już chcemy coś kupić, to też, no, tak jak powiedziałem, albo przekazać to komuś, kto wiemy i mamy sprawdzoną tą osobę, że on faktycznie zawozi to na front, albo no, sami to bierzemy na siebie ryzyko i gdzieś to podwozimy tam bliżej, nie? Niż tam Lwów i Wołyń. Nie? Bo to jest jeszcze za blisko. To tam utyka to wszystko. Nie? To dalej po prostu jest przechwytywane przez tam różne osoby i dalej nie idzie. Nie? Trzeba by gdzieś tam, powiedzmy, do różnych wolontariuszy. Na przykład mam taką grupę wolontariuszy w Dnieprze, którzy zajmują się dostarczaniem pomocy humanitarnej ekskluzywnie do sił zbrojnych. Nie? Zbierają tam właśnie i sprzęt, i jedzenie, jakieś tam dodatkowe rzeczy codzienne i tam potrzeby, i leki, i medyczne, tam medycyny taktyczne, różne rzeczy. I oni to już później tam po potrzebach konkretnych jednostek swoimi siłami, swoimi kierowcami, którzy też ryzykują, dowożą to bezpośrednio już do jednostek frontowych. Nie? Tam jest fajna taka grupa, to też mogę przekazać jakiś tutaj kontakt na nich, jeżeli ktoś chciałby tam do nich coś powysyłać, nie? Oni też bardzo chętnie przyjmą. To jest wolonterski centrum Razem do Pierymogi, Razem do Zwycięstwa, nie? Z Dniepru. Również no, ja też zaczynam zbierać pieniądze na nowy Batmobil, nie? Bo niestety dwa pojazdy, które zakupiłem w marcu, przepadły. No niestety już przepadły w toku działań. No i niestety realia są takie, że jeżeli sobie samemu ktoś no, wozu nie kupi, no to może być z tym problem, nie? I to jest zupełnie osobny jeszcze temat, tak? Zdradzanie swojej pozycji. Maskowanie się przed tym zdradzeniem pozycji, tak, tutaj też to jest szkoła, ja też nie będę tutaj się rozwodzić, w jaki sposób to przeciwdziałamy temu rozpoznaniu naszych pozycji, ale no, trzeba wziąć pod uwagę, że oni na przykład, Rosjanie, potrafią stracić salwę z grada, żeby dopaść jednego pilota. Dla nich rachunek finansowy jest taki, że bez problemu zarządzają ostrzał danego terenu z gradów, salwą gradów, która naprawdę kosztuje konkretne pieniądze, żeby tylko dopaść jednego pilota. Tak, zastrzelić drona, albo przyjąć drona, albo go zniszczyć, to jest jedna rzecz. Ale jeżeli jest dobry pilot, dobrze tam już ogarnięty w tym, jak się poruszać w tym środowisku, w jaki sposób nie dawać się przechwycić, w jaki sposób nie dać się znaleźć, no to taki człowiek jest naprawdę warty bardzo dużo pieniędzy, no i oni naprawdę też nie szczędzą środków, żeby próbować takiego pilota zlikwidować. Mają dużo sprzętu, oni naprawdę mają bardzo dużo sprzętu, a na szczęście bombardowania na tym odcinku Donbasu się ustały, jak tylko przyjechały HIMARSy. Tak. Tak naprawdę Mavica jesteś w stanie zestrzelić zwykłym kołochem, ale musisz go trafić. Mądrość pilota polega na tym, żeby dron pozostawał w ciągłym ruchu na względnie wysokiej, na względnie wysokim pułapie. Jeżeli na przykład zaczynamy pracować nocą, no to już mamy na przykład Eutele z termowizją, ale na przykład Eutel jest o wiele głośniejszy od Mavica 3. Tak?
Nie mówimy już o agrodronach szturmowych, które no, dniem one praktycznie nie mogą pracować, gdyż trafić jest w nie bardzo łatwo. Tutaj te agrodrony, które dostarczają naprawdę bardzo konkretne ładunki, one pracują tylko i wyłącznie w nocy. Samochód jesteś w stanie z Mavica rozwalić, Eutelem już jesteś w stanie rozwalić transporter opancerzony, granatem RKG. Jesteś w stanie już z agrodronów, no z agrodronów już jesteś w stanie niszczyć budynki, a o czołgach to już w ogóle nie mówimy. To jest nowy sposób prowadzenia walki, minowanie z dronów, tak? Minowanie weszło jako nowy typ wykorzystania tych ustrojstw z bardzo prostego powodu. Minowanie można zrobić o wiele bardziej skrycie niż narażać dron na bezpośredni atak na konkretną jednostkę. I też dodatkową zaletą minowania jest to, że jesteśmy w stanie zaminować konkretny teren, który już wcześniej został rozpoznany, że tam znajduje się przeciwnik. Gdzie na przykład w ciągu dnia albo w ciągu nocy on się nie wysuwa za bardzo, tak, jest dobrze schowany gdzieś tam w piwnicach i tak dalej, no to bezpośrednim atakiem nie jesteśmy w stanie mu nic zrobić, tak? No bo no, niczym, co nosisz z drona, nie jesteś w stanie przebić czterech stropów budynku na przykład, nie? No ale jesteś w stanie mu zaminować. No i to jest właśnie też drukarki 3D Dzień Dobry. Najróżniejsze miny są teraz tworzone. Bardzo dużo bardzo skomplikowanych układów elektronicznych, które jesteś w stanie przerobić, dzięki którym jesteś w stanie przerobić rzeczy codziennego użytku tak naprawdę na minę. Faktycznie są to rzeczy codziennego użytku, które zostały zaminowane i taką paczuszkę dostarczasz dronem, gdzie bardzo łatwo będzie ją znaleźć, jeżeli to już zaczną wychodzić z tego, powiedzmy, z tego ukrycia. Zobaczą, o jaka fajna czapka sobie leży, a sobie wezmę czapkę, a tutaj no, dziękujemy, do widzenia, ręka, nie? Wystarczy poruszyć, to się, mina się uzbraja w momencie położenia i wtedy wystarczy poruszyć i dziękujemy, nie? To jest taka, powiedzmy, pierwsza wojna światowa, tylko z bardzo, bardzo, bardzo zaawansowanymi zabawkami. No wiesz, tak jak kiedyś to byli obserwatorzy, co tam przez lornetkę, ewentualnie przez lornetkę z balona, tak? No to teraz mamy drony robiące tą samą robotę, tak? Pozycja artylerii, piechota szturmuje tylko jeżeli jest odpowiednie przygotowanie artyleryjskie, naprawdę niszczące całusieńkie pozycje przeciwnika, dopiero wtedy atakuje piechota, jakieś tam formacje zmechanizowane. Aczkolwiek no, taktyka Rosjan się za bardzo nie zmieniła, te ich piechota, ich jednostki pancerne, jak były bardzo, bardzo niskiej efektywności, tak nadal jest, nie? Oni zdobywają teren tylko i wyłącznie tym, że wyniszczają artylerią obrońców i zachodzą w teren, który tak naprawdę w większości przypadków został już po prostu opuszczony ze względu na straty od artylerii i na zniszczenia. Po prostu nie da się dalej utrzymać tego terenu. No wiesz co, ja miałem też taką osobistą refleksję na początku, jak tam wszyscy mówili, że tutaj idzie ten wschodni motłoch na starym sprzęcie i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem taką osobistą refleksję, że myślałem, że to jest przemyślane działanie, że najpierw będą wysyłać właśnie te jednostki tam 10 sortu, żeby Ukraińcy się wystrzelali z tych javelinów, enlawów i tak dalej, żeby nie tracić elitarnych jednostek na naprawdę konkretny sprzęt, który mógłby im bardzo duże straty zadać. Ale ja się myliłem. Naprawdę oni bardzo rzadko używają jednostek elitarnych, raczej stosują najemników pod tym względem i tutaj mówimy o grupę Wagnera, Czeczeni to są TikTokerzy, oni bardzo, ja nawet nie znam nikogo, kto by faktycznie z nimi się strzelał. TikToki to już zresztą zostało udowodnione, że sobie tam gdzieś z tyłu siedzą w zrujnowanym mieście i po prostu strzelają do pustych budynków i nagrywają się, tak? A jak tam ilekroć tylko idą faktycznie do szturmu, to dostają tam konkretne baty. Jeżeli obserwujesz, jak się porusza ich standardowa piechota, no to oni kompletnie nie stosują się do zasad bezpiecznego przemieszczania się przez teren otwarty, na przykład
nawet w terenie zurbanizowanych, poruszają się po prostu kupą, jeden obok drugiego, grupami po 10-15 osób, chodzą grupami, nie żadnego tam rozejścia między ludźmi, żadnych tam kolumn, podwójnych kolumn, nic takiego nie stosują. Przygotowanie wojska ukraińskiego to też jest sprawa też, no, druga strona medalu, strona ukraińska też, i tutaj też w zależności od jednostki, nie? Na przykład też byliśmy w stanie zaobserwować, na przykład jak szła rosyjska jednostka jakaś bardziej elitarna, no to tutaj już widać konkretnie, że idą formacją sierżanta, nie, a nie tam po prostu kupą. Jak tylko zaczynamy ich bombardować, to oni się tam ładnie rozbiegają po różnych ukryciach i siedzą tak długo, póki aż nie bijemy, a później przestajemy po nich bić artylerią i no i oni się reformują i dalej tym sierżantem idą. To już widać, że tutaj no już to nie jest po prostu typowy jakiś tam kałmuk, który po prostu został za parę rubli tutaj przygnany, żeby gwałcić, palić, rabować. Pryncypialnie problem jest z tym, co to jest za rodzaj żołnierza, tak? To jest, weź pod uwagę, że tam większość tych ludzi to są ludzie z głębokiego wschodu. To są te skośne twarze i tak naprawdę moja osobista refleksja jest taka, że to są dokładnie ci sami ludzie, którzy z Genghis Khanem w XIII wieku zawojowali Europę. To są dokładnie ci sami ludzie. Oni od wieków żyją w tych jurtach, kultywują te swoje tradycje, są niepiśmienni, tak? Znają tylko, no, jedyna forma zarobku to jest gdzieś tam pojechać na wojenkę, tak? Na zasady prowadzenia wojny to już im tam z dziada pradziada zostały przekazane, nie? Grabić, palić, rabować a kobiety gwałcić, tak? No to jest to, co ja tam obserwowałem osobiście, co obserwowałem, następstwa przejścia właśnie takich grup na terenach, które zostały odzyskane, no to się nie da opisać po prostu. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина, самі касети падали в іншому напрямку міста. Ось інший фрагмент снаряду. Тут постійно ходять люди у місцевий супермаркет. Динамічна защита. Там резина. І все. Круто, да? Хорошо, знаємо, захищає. Вот і все. Все такие. Перше, за велику підтримку Польщі, яку Польща надає українським громадянам, нашому суспільству, які тимчасово вимушені через війну Росії проти України були покинути нашу землю. Я вдячний за це президенту Дуді і наші особисті контакти, вдячний за це від імені наших українських громадян. Також хочу подякувати особисто вашому напрямку, тому що дійсно Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, нашу міцність Збройних сил України. І це відображення того, що ми разом з вами в цій складній сучасній ситуації, в цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію проти нашої держави. Впевнений, що в майбутньому вже в мирній Україні відносини між нашими державами будуть тільки зміцнюватися. Startem dla narodu ukraińskiego, dla uchodźców.
prowadzenia walki, minowanie z dronu, tak? Minowanie weszło jako nowy typ wykorzystania tych ustrojstw z bardzo prostego powodu. Minowanie można zrobić o wiele bardziej skrycie niż narażać dron na bezpośredni atak na konkretną jednostkę. I też dodatkową zaletą minowania jest to, że jesteśmy w stanie zaminować konkretny teren, który już wcześniej został rozpoznany, że tam znajduje się przeciwnik. Tematy, że na przykład skończyła im się artyleria 122 mm artyleryjska, że tam zaczęli ją ściągać z Białorusi czy tam z Kazachstanu, no ale wiesz, z naszej perspektywy to się za dużo nie zmieniło, bo się ze 122 przesiedli na 152, nie? I to no, tak samo słabo. Walczą dwa bataliony, z tego co wiemy, czeczeńskie bataliony takie wyodrębnione i one się składają z Czeczenów, którzy wcześniej przebywali w Europie przede wszystkim, czyli wyemigrowali z Kaukazu, z Czeczenii i przebywali w Europie, na Ukrainie, ale też w państwach Europy Środkowej czy Zachodniej i jest to batalion Szejka Mansura, batalion Dżuhara Dudajewa. I niektórzy z tych wojowników, żołnierzy walczyli już w 2014 roku, czy 15, czy od tamtej pory walczą po stronie ukraińskiej i również w tej wojnie biorą udział. Nie bardzo wiemy, ile dokładnie ich jest, bo takich informacji oni nie udzielają, natomiast chętnie wypowiadają się przywódcy dla mediów, właśnie mówiąc, deklarując, że są, że walczą i opowiadają się jednoznacznie po stronie ukraińskiej. To są dwa bataliony właśnie czeczeńskie. Po stronie ukraińskiej walczą przedstawiciele różnych narodów. Media informują o śmierci dwóch Amerykanów, Kanadyjczyka i Szweda. Wczoraj wieczorem przyszła wiadomość o śmierci Polaka, zawodnika MMA. Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tomka, który jako polski ochotnik walczył w Międzynarodowym Legionie Obrony Ukrainy i tam poległ. Tomek brał udział i zwyciężył w drugich mistrzostwach MMA zorganizowanych w Gliwicach. Spoczywaj w pokoju. Надеюсь, это последнее. Совсем согласен с вами. У вас, мне кажется, такое несколько скептическое отношение к прогнозу о том, что горячая фаза войны может закончиться до конца зимы. Тут два фактора. Вот это. А я
А я думаю, что это не было бы, это сказано сегодня не случайно. Обнажились в последние дни два удивительных факта, свидетельствующих о внутренней слабости всего путинского режима. Ну, во-первых, вот его отчаянное стремление, что-то знать о последних тенденциях. Вы же видели, какую панику, какой шок, какой разброд это вызвало в лагере. Да. Вот, и это для меня, я всегда утверждал, хотя, может быть, и многие мне не верили, но вот сейчас я уверен в этом абсолютно. Что взять освобождение Херсона будет означать окончание, ну, не войны, скажем, но горячей фазы точно. Uh-huh. Потому что, поверьте мне, этой атакой на Крым не только военный эксперимент очень важен, но психологически был поставлен. Yeah. Если вот один удар там по Крымскому дрому вызовет, а что вызовет освобождение Херсона? Да рухнет вся эта пропагандистская система, рухнет. Вы понимаете, он же как-то должен свое поражение объяснить. Я скептически не потому, что я не верю в наши сбройные силы, и не потому, что я сомневаюсь, что Запад где-то развернется, а только потому, что я не понимаю, как Россия будет проигрывать в том, что для нее это крах в принципе. Это физическая смерть Путина, о чем вы сказали. Правильно. Они будут придумывать, как это объяснить. Вот включайте через там несколько минут уже. Пока не включили, ставьте быстренько лайк. Да, как они 2 часа будут придумывать в Совете. Вы совершенно правы. Они боятся контрнаступления. Ну вот, если еще раз, если там, сколько там, 7-8 самолетов уничтожено на родине, это произвело такой шок. А освобождение Херсона, это все рухнет. Вся эта система лжи, пропаганда, она рухнет. Им нужно будет, это классическое. Им же нужно будет кого-то назначить виновным. Там будет переворот. Приведут к власти не какие-то там либералы или демократы, а такие же мерзавцы, как и сам Путин. Но им нужно назвать виновного. Ну, это сколько раз было в истории Советского Союза. Вот им нужно будет выбрать между двумя возможными историческими фразами. Первая фраза после освобождения Херсона. Товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. Это мягкий вариант. Это Путин. А жесткий вариант, это, извиняюсь, я цитирую классика, знаменитая строчка из стихотворения Галича: «Оказался наш отец не отцом, а с***». Мамочка, погляни, ми такі, вони красиві, вони наші. Прапори на них майорять, блакитно-жовті, це свої. Знаю, переможемо ми і прокидатися надурем. Не від тривог, не від сирен, нам зашепечуть солоді. Залізні птахи розправили крила. Можемо ми і повернемо всі кордони. Знаю, переможемо ми, за нами правда і любов. Залізні птахи розправили крила. На захисті неба повітряні сили, щоб діти малі не сиділи під балах. Вони подолають. Я знаю, він міцно тримає. Він ловить ракети в снаряди разом з ПТО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В мирному бою з тим, кого живуть гори і зло. Залізні птахи розправили крила. На
Щоб ніхто тих сліз не бачив, за вікном я